Cześć, ja jestem Przemek, wy jesteście na kanale Moto Trips. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawdzeniu historii motocykla. Jak to zrobić, jeżeli kupujecie używany motocykl? Warto znać jego przeszłość, także zapraszam do oglądania. Zrobiłem taki mały research, podzielę się z wami swoimi odkryciami. Od czego zaczniemy? Jest rządowa baza historiapojazdu.gov.pl. Tam potrzebujecie numer VIN, numer rejestracyjny i datę pierwszej rejestracji. I tam za darmo możecie uzyskać podstawowe informacje na temat historii danego pojazdu, niezależnie od tego, czy to jest samochód, czy motocykl. My skupimy się teraz na takich informacjach, jakie są płatne dostępne. Wpadła mi w oko ostatnio strona Car Vertical. To jest taka firma z Litwy, o której było dosyć głośno w zeszłym roku. Zainwestowali co najmniej kilka milionów złotych w youtuberów, jakichś influencerów w Polsce. We mnie nie, to nie jest film sponsorowany, oni mi nie płacą. Ale chwalą się teraz, że dodali do swojej bazy motocykle. Że na tej stronie właśnie można sprawdzić historię motocykla używanego po numerze VIN. Taka historia jest płatna w przeciwieństwie do rządowej bazy. I sprawdziłem dwa motocykle. Yamaha MT-09 i KTM-a. Żeby zobaczyć właśnie, co oni mają w swoich raportach na temat tej historii. Kontra dla tej firmy litewskiej to jest polska firma, no jest kilka takich firm tutaj w Polsce. Ja sprawdziłem autobaza.pl. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Kupiłem raport takiego samego motocykla na jednej i na drugiej stronie i zobaczcie, co mi wyszło. Zacznijmy jeszcze od tego, że tak, co to jest ten numer VIN? 17 znaków. Znajdziecie go w dowodzie rejestracyjnym, ale też na motocyklu. Zawsze na każdym powinien być ukryty, także przyjrzyjcie się, jeżeli nie macie pod ręką dowodu rejestracyjnego, a macie motocykl albo odwrotnie. Jedno z tych dwóch będzie wam potrzebne. Ten 17-znakowy kod przepisujecie na stronie internetowej. Właśnie wrzucacie czy to na Car Vertical, czy na Autobaza i zobaczymy, co nam wyjdzie. Przede wszystkim, pierwsza rzecz to jest tak. Car Vertical chwali się tymi danymi i wpisujemy ten numer VIN i okazuje się, że jeżeli chcecie kupić jeden raport, to musicie zapłacić 70 kilka złotych. Jeżeli zdecydujecie się na zakup dwóch raportów, no to wtedy koszt danego raportu spada do 40 kilku złotych, czyli ja w przypadku dwóch raportów zapłaciłem 44 zł za jeden raport. Ale tutaj musicie być czujni, bo to, co pokazuje się na tym sprawdzeniu VIN-u, to jest, że sprawdzimy dane bazy danych. I to nie znaczy, że te informacje, które są tutaj napisane, będą w waszym raporcie. Oni tylko chwalą się tym, że sprawdzą te bazy danych, ale tak naprawdę, co będzie w raporcie, tego nie wiecie. Tutaj kupujecie totalnie kota w worku i nie macie pewności, czy tam będzie jakiś przebieg, czy ten motocykl będzie walony, czy no cokolwiek się z nim działo, tego nie wiecie. Dowiecie się dopiero, jak zapłacicie. Natomiast polska firma, to jest firma z Katowic, jak sprawdziłem, autobaza.pl. Tutaj wpisujecie ten sam numer VIN i już w tym momencie wiecie, co znajduje się w tym raporcie. Są podkreślone te informacje, jakich rzeczy możecie się spodziewać, które będą w raporcie, który kupicie. Raport jest co prawda droższy, ale no to też zależy od tego, ile macie danych, bo tutaj wpisując na przykład swoje BMW Adventure'a tego 850, który kupiłem, totalnie ma czystą historię, ja o tym wiem, no bo jestem pierwszym właścicielem. I ten raport kosztuje 19 zł. Kosztuje mało, ale dlatego, że tam nie ma historii, tak? On będzie miał tylko informacje, podejrzewam, na temat tego, w co jest wyposażony, tak? Czy ma lampy LED-owe, czy ma quickshiftera, no jak wyjechał z fabryki, to jest dekodowane po tym numerze VIN i będzie widniało w raporcie. Także też swoją drogą ciekawostka, bo jeżeli wy kupujecie motocykl, który ma czystą historię, ale możecie też od razu sprawdzić, jak on był wyposażony fabrycznie, co tam się znajdowało, czy właśnie były na przykład LED-owe światła, czy to zostało dołożone, czy halogeny są oryginalne, czy no te wszystkie feature'y, ten pomad, tak jak w moim motocyklu, no to powinno się tam znaleźć, ale nie ma historii, nie ma przebiegu, nie ma wypadku, więc raport jest tani. W Car Vertical ten sam raport, który w autobazie kosztuje 19 zł, kosztuje już te 70 kilka złotych. Mimo, że nie ma danych na jego temat, no bo skąd mają być, jak ten motocykl ma 2 miesiące. Widzicie tutaj, że motocykl był walnięty,
ale nie ma informacji na temat przebiegu, a raport kosztuje sporo, bo jeżeli chcecie się zdecydować na jeden konkretny motocykl, kupujecie raport, kosztuje 70 zł, w autobazie kosztuje 50 kilka złotych, a macie jeszcze informacje na temat przebiegu. Czyli tak, jest zdekodowany ten VIN, jakieś podstawowe wiadomości na temat tego, co się znajduje jako wyposażenie fabryczne, przebiegi. No nie wiem, jak tutaj wygląda, czy tak samo jak w samochodach kręci się przebiegi motocykli, żeby je sprzedać drożej. Możliwe, że tak jest. Od jakiegoś czasu, chyba od 2 lat, bądź od roku, to jest karane w Polsce, więc może ta skala kręconych liczników spadła, ale tak jak mówię, nie mam pojęcia, jak to wygląda w motocyklach. No to podsumowując, Car Vertical jest dużo droższy, macie tylko informacje na temat wypadku, nie ma przebiegów. Autobaza, polska firma, jest raport. Nie jest droższy, jest cena odpowiednia do zawartości. To znaczy, jeżeli mamy więcej informacji, mamy informacje na temat przebiegu, wypadków i tak dalej, cena będzie wyższa, ale wiecie, za co płacicie, bo to już jest wiadomo, zanim w ogóle wydacie złotówkę na ten raport. Natomiast w Car Verticalu kupujecie kota w worku. Swoją drogą też taka ciekawostka, bo tam przechodzicie do płatności i są zaznaczone Stany Zjednoczone, czyli nie ma VAT-u. Nie płacimy VAT-u w Polsce, bo tak jakby kupujemy ten raport przez Stany Zjednoczone, a jeżeli wybierzecie sobie, że jesteście jednak z Polski, to do tej ceny doliczony jest wam jeszcze VAT, czyli płacicie dodatkowo 23% więcej. To ciekawy jestem, jaki procent osób w Polsce zaznacza to, że to jest Polska i w rzeczywistości płaci ten VAT albo nie płaci. To ciekawy jestem, jak to jest rozwiązane ze względów takich skarbowych chociażby. Czy oni płacą VAT w Polsce, czy nie? Ale nie o tym. Zobaczmy teraz jeszcze, jak wygląda ten raport historii pojazdu na stronie autobaza.pl. Macie tutaj na tym wstępnym takim sprawdzeniu, po samym podaniu VIN, kilka informacji, jakie będą się znajdowały w raporcie. Dodatkowo jest kilka raportów do kupienia. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, jak jest samochód na przykład tutaj z Belgii, widać, że ten jeden z tych dwóch motocykli jest z Belgii, możecie dokupić taki raport i zobaczyć, co tam się działo, jaka była jego historia właśnie w tym kraju. Ja już tego nie kupowałem, no ale mamy podstawowe informacje. Widać, że na przykład w jednym z motocykli w KTM-ie mamy jeszcze archiwalne jakieś zdjęcia. Tutaj są daty podane, i data wskazuje na to, że to jest już tutaj niedawno się działy te zdjęcia z tego roku. Zaraz sobie je podejrzymy. No i jeżeli byście chcieli jeszcze kupować kolejne raporty, to możecie tutaj wybrać odpowiednie pole i 30% rabatu w przypadku kolejnych zakupów. Dobra, przejdźmy do samego raportu, zobaczmy, jak to wygląda. Widać taka historia, timeline, jest poukładane, kiedy miały miejsce te incydenty i kiedy od razu były przebiegi, pewnie przy okazji naprawy z ubezpieczenia, z czegoś tam zostały te przebiegi od razu spisane. Yamaha, a tutaj pokazany jest ten samochodzik, no ale wiemy, że to jest Yamaha, wiemy, że to jest motocykl, to jakieś niedopracowanie jeszcze powinni to zmienić na motocykl. Nieważne, są zaznaczone tak samo miejsca, w których doszło do jakiegoś uszkodzenia, no i te wartości. Przebiegi i to wszystko w przypadku Yamaszki. Są też tutaj trochę dosłownie więcej informacji na temat samego motocykla, na przykład jego moc, tak, silnika. No i w przypadku KTM-a mamy już tych sporo zdjęć. Szkoda, że tylko z ostatniej aukcji jakiejś internetowej, a nie sprzed paru lat, czy na przykład szkoda, że nie ma zdjęć tych szkód, jak one wyglądały. No ale to i tak już lepiej niż u konkurencji, bo przynajmniej są jakieś zdjęcia, no i mamy rzeczywiste przebiegi, a nie tam estymowane, jak one szacunkowo mogą, jak szacunkowo powinien wyglądać przebieg w tym roku. No, ciekawa informacja. Historia pojazdu, czyli tak, na rządowej bazie, podsumowując, potrzebujecie 3 danych. Dowodu rejestracyjnego najpewniej, żeby mieć tak, numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. Na tych płatnych portalach, tak jak właśnie autobaza.pl czy Car Vertical, potrzebujecie samego numeru VIN, ale musicie zapłacić. Dane dotrzymujecie w rzeczywistym czasie praktycznie. Tam trzeba poczekać dosłownie parę minut i ten raport jest już wygenerowany na waszym koncie. Także zostawię wam linka do mojej strony internetowej w opisie, gdzie porównałem te dwa raporty, jakie informacje mamy w jednym i w drugim. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.